poezją. Inspiracją do tych wierszy były różne sytuacje opisane przez poetów. Natomiast moje malarstwo właśnie podąża w kierunku emocjonalnym, czy opisywania emocji, jakichś wyrażeń, tego co doświadczamy czasami, a trudno, jak tak mówi się, mówi wyrazić słowem, myślą jakoś określić, a można poprzez obrazy skojarzenia wywołać te emocje u widza. Więc to jest tego typu, nie jest to ani abstrakcja, ani surrealizm, tylko taka próba dotarcia do wnętrza, że tak powiem, osobowości. Ja tutaj mam przyjemność właśnie współpracować ze wspaniałymi artystami. Pan Mariusz Kokoszko powiedział, że jest to ta wizualizacja jest moją zasługą nie tylko, bo gdyby one nie zostały tak ładnie rozplanowane i zawieszone, też nie byłoby takiej ekspresji wyrazu. Tutaj we wstępie są ulotki, które możemy rys historyczny przeczytać, ale łączenie różnych sztuk trwało przez wieki. Jak Horacy powiedział, poezja jest jak obraz, a obraz jest poezją. Ja myślę, że te sztuki się w ogóle przeplatają, dlatego że ekspresja jest głównym nośnikiem. Przekazywanie emocjonalności jest główną treścią, bez względu na to, czy to są abstrakcyjne kolory i barwy, które wywołują w nas skojarzenia emocjonalne na podstawie tylko koloru, czy to są właśnie takie obrazy, które coś przedstawiają, to właściwie chodzi o przekazanie treści i emocji. Tak samo treści i emocje można przekazać też w tańcu, dlatego balet czy sztuka taneczna, mówimy, że jest pełna ekspresji. Czasami wiersz jest też librettem do tańca i te sztuki gdzieś się, czy opera, prawda, są, te połączenia są wielorakie i one się wzajemnie uzupełniają. Ale już nie będę rozciągać, że tak powiem, tematu na wszystkie inne dziedziny, które wynikają z natury artystycznej, tylko chciałabym przedstawić Państwu osoby, które tutaj prezentują swoje wiersze, ewentualnie tłumaczenia, tak jak dzięki Jurkowi mogliśmy poznać francuską poezję Jacques'a Prévert'a, ale może zacznijmy od kobiety Anny Możemy.